How can I help you? O, 18, 35, nie sądzę. No, no, nie, nie, nie. Nie, nie, absolutnie, te nasze niki nigdy nie będą lepsze. To zostawiamy. Dobra. So long. To sobie połączymy z tym. I tu mamy pełny. Też sobie zostawimy. Good start and transfer. Mamy 500 000, kurde. Come again. Bogacze jesteśmy. A jak się to tam dostać? Chwila. To był ślepy zaułek? Nie, no właśnie. Pochodnie do kolejnego pomieszczenia. Ale to za chwilę. No to skoro nie możemy w siebie trafiać, to... Hi. Znowu te. Przez chwilę miałem spowolnienie, to mi się podobało, ale już niestety się skończyło. O! Co to jest? No, kompletnie nie. Znaczy, słabsze obrażenia, masa różnych dodatków. Natomiast, no, nie wydaje mi się, żeby to przeważyło o tym. Trzeba by było się na pewno w to wczytać, co tam jest dokładnie. To już jest i tak końcówka gry, to już bez przesady. Nie będę się tutaj to bawić. Ile to jest ten lepszy? A.
Natomiast ja tam jeszcze na początku nie wszystko sprawdziłem. Znaczy poszedłem w lewo, a w prawo nie poszedłem i w ogóle jakbyśmy to minęli. Niepotrzebnie ten drugi shot. Myślałem, że on nie padnie na shota, a jednak padł. Także za chwilę będziemy musieli się wrócić. Jeszcze. Kurde, co on mi zrobił? Jakiś atak, kurde, że przez chwilę nie mogłem się ruszyć w ogóle. Spuściłem głowę, kurde. To było creepy, ale dobra. Powiem wam szczerze, że ja już się tutaj pogubiłem w tym labiryncie. Zdecydowanie. Skrzyneczka. I to nie jedna. To się ciągnie w nieskończoność. Wcześniej tak nie było. On się teleportował nagle? Chwila. Zakładam, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy tutaj kolejny ogień. Jeszcze nieodpalony. Natomiast, tak jak mówię, ja bym się wrócił tam do tego początku. Jeszcze sprawdził. To będzie daleka droga, ale jak nie sprawdzę, to mi to nie będzie dawać spokoju. Cały czas jedna droga. Tutaj to było obojętne, którędy. Tu była ta duża sala. Gdzie jest moment, w którym weszliśmy tutaj? O, to jest pytanie. To chyba tutaj było. Tak, tu jest ta fontanna. Ja tutaj poszedłem od razu w tę stronę. Tak, tu jest ten tunel, z którego żeśmy przyszli. Ale tu nic nie ma. Tam był tylko ten kawałeczek malutki, z którym w dodatku ja się już dawno uporałem. Szkoda, że tego nie zapamiętałem. Ani nawet nie wiedziałem. Dobra, wracamy. Jeszcze sporo przed nami. Tu jakiś ten nietoperz? Tu nie. Nie widzę.
Daleka, daleka droga. No i dobra. O! Zlali się z tłem, także kurde ich nie widziałem. Okej. Okay. Kurde, znowu go nie widziałem. Ja pierniczę. Dobra. Pierścionek na pewno możemy wziąć. Dobra. Let's go. Oj, oj, oj. Kurde, to się ciągnie w nieskończoność. Ja myślałem, że to już jest koniec. A to idziemy, 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 kurde. How can I help you? Słabe. Kurde. Nie, odporność na truciznę chyba jest lepsza. Jeszcze do tego inteligencję mamy, jakbyśmy ściągnęli to, to mogło być tak, no właśnie, że tego nie możemy nosić wtedy. Bo to wymaga... No nie wiem ile, czego. Ale no musimy to mieć. Póki co przynajmniej. Czyli potem będę musiał pamiętać, żeby też... w inteligencję będę musiał dać... A, bo to nam też daje siłę. Okej, okay, kumam. Dobra, 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 czyli żaden problem. Lara, Lara. Come again. Come again. Have something to store? All right. All right. Ale tego to już mamy pod dostatkiem, prawda? Już jeden komplet mamy. Oj ty, kurde. Okidoki.
Ale tam już jest kolejny ten. Kolejny jakby poziom, kolejne komnaty. Dlatego tam jeszcze nie idziemy, mamy jeszcze pełno tutaj. Kurde, zapomniałem. Dobrze, i tak. Tu jest to przejście dalej. Ale ja... Wchodząc tutaj... Ominąłem coś? Nie, chyba nie. To była jedna, jedyna droga, nie? Tak, dobra, idziemy dalej pierdzielić to. Jeżeli coś pominąłem, to trudno. Się mówi i żyje się dalej. Okej. Okay. Hoho! Ale combo. Super. Czy musi ich tu tyle być? Nie przepadam za nimi. Sprawdzajmy wszystko po kolei. Kurde. Tu w środek bardziej pójdźmy. A tu są te skubańcy, kurde. Po coś do niego las. Tu jest jeden w ogóle, jeszcze się zjawił. O. Podnieś, proszę, ja cię. Super. Wow.
Nic nie miały takie kurde potwory. Co za szambo. Moment. Wow, wow, wow. Co za fanty. Znowu. Your inventory is full. Już! Kurde, faktycznie. Dobra, w bezpieczniejszym miejscu sobie dajmy to. Trochę bardziej tu. Greetings, traveler. To na pewno idzie. To jest do dupy. Ja myślę, że wszystko po kolei. Nie ma co się jakoś szczególnie zastanawiać. Dobra. Come again. A znowu to. Dostaliśmy. Ateny. I tutaj mamy Kill Demona, odporność na obrażenia, witalność. Tu nic to. Ja tu już resztę raczej próbowałem. Cie. Dobra, na razie tego nie sprzedajemy, znaczy nie oddajemy do naszego przechowywacza. Bo nie ukrywam, że trochę miejsca to zajmuje. A z tych, których na pewno nie będę korzystać, to powinienem tak naprawdę posprzedawać i tyle, ale no na razie jeszcze trzymam. Miadzio. Kurde. Dobra, no i my jesteśmy tu, możemy albo przeszukać tam, albo tu. Czy tutaj przypadkiem? Nie był dalszy ciąg? Dobra, nie, na razie nie. Wracamy. Bo. Good store. Goodbye. Rozdajemy sobie dwa siły i mamy idealnie 163 siły, czyli tyle, ile nam jest potrzebne.
Obchniemy sobie jeszcze tylko te parę rzeczy, które podniosłem, a w zasadzie dwie. Nie to. Odzyskamy relikwie. Co prawda nie jest to potrzebne. A nie, dobra, to akurat nie było potrzebne. Kurde mać! Na przykład epickie legendy nie można nakładać relikwie amuletów. Co? Aha! Czyli, że na niebieskie nie można nakładać? Pięknie! No ale... fucking shit. Co to w ogóle jest? To będzie z tych rzeczy, to byśmy sobie wymienili, bo ja to mam słabe. To będzie z tych, nie? Przykładowo, 48 zbroi, tak, bo to jest to. Szybkość ataku, tu mamy szybkość ataku, tam mamy jeszcze odporność na obrażenia kute, co prawda. Ale o co chodzi? Chodzi o to... Zobaczmy od tego. Have claws and teeth, but you have fire. You have Zeus-like bolts to throw, and I have things to sell you. Bye now. Hello. Kupmy to. Aha, ale to siły wymaga. Ale dobra, moment. Kurde. To chyba tak nie będzie działać. Oh my fucking god. Dobra, mamy kasy w cholerę. Good luck. No ale nie mogę tego założyć, kuźwa, bo nie mam wystarczającej siły, żeby to założyć. Wiedziałem, że tak będzie. Tu mamy idealne pióro założone. Nie, muszę kupić coś, co mogę założyć. 44 zbroi, no to już lepsze to, kuźwa, niż... Tak, kuźwa, no. Need to recover a relic. So long. Good day. Travel life. Czyli tu nie można nic kompletnie, nie? Jeha, nie wierzę. No trudno. A mnie to. Caravan storage. To jest kompletne, więc dajemy tutaj. Zostawiamy. No i tyle. Czyli będziemy musieli poszukać jakichś sobie lepszych tych... Nagolniki to są chyba to, a to jest tu wyżej, na uda. Nie, to jest na ręce. Nadgarstki. Znaczy... Ach, chuj. Doesn't matter. Wiadomo, o co chodzi. Musimy tego poszukać, jakiegoś lepszego. Kurde, to jest ten tuż. No i ten też. Zgiń, przypadnij. Moment, tu już byliśmy, okej. W takim razie idziemy tutaj. Tup, tutaj ślepy zaułek. O, ale skrzynie są. Dobrze, że Z kliknąłem. Uuu,
dodatek jakiś. No jest rzadkość ze skrzynki, żeby dodatek wyskakiwał. A to jest to. Moment, a czy gdzieś nam brakuje? Tutaj mamy pełny Hekatę, ale Hekatę ja nie mam. No i właśnie, i do łuku, przez to, że on jest ten taki dobry, to też nie możemy. Tego to my nie mamy. A tutaj mamy komplety. Tak. Czyli nigdzie tego sobie nie podokładamy. O, a tam wyjście już chyba widać, nie? Zaraz zobaczymy. O! To mi się zdawało, że tu jeszcze jeden stoi, ale jakoś go nie widziałem. Tam już nic nie zobaczymy. Tu stąd mamy chyba wszystko. No i... Czy to jest jakieś ostateczne starcie w ogóle z jakimś bossem czy coś? Bo jeżeli tak, to sobie zapiszemy, bo ja dawno tego nie robiłem. Ho, 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 ho. O, fuck. Jeez. What the hell? Zaraz zobaczymy, co tu od niego wzięliśmy. Dobrze, że nie wchodziłem dalej, bo te wieżyczki to by już mnie rozwaliły, nie? Dokończyłyby mnie. Nie, naprawdę, gdyby nie ta magia, ja tylko magią go pokonałem, bo to nawet nie było szans w ogóle i żeby cokolwiek użyć tu miecza, czy nie wiem, łuku. Wow, dobra, zaraz będziemy to wszystko studiować. Jeszcze mamy takie zwykłe skrzyneczki. Tak, tu się jeszcze rozejrzyjmy, nie ma nic. To nie, to też nic tutaj, nic z tym nie możemy zrobić. I zanim stąd wyjdziemy, bo ja nie wiem, co nas tam czeka. Co to jest? 50 zbroi, ale 168 siły aż trzeba. I to jest... Aha, zamiast naszej zbroi. No nieźle. No nie, bo to tylko tyle, że więcej zbroi, ale tu mamy odporności, więc absolutnie nie. 18,35, a nasz łuk ma 18,22. Ciekawe. Tylko, że mamy lepsze dodatki, a tutaj są takie gówniane, nie? No i zręczność 140, kurde, nie ma szans w ogóle, żebym miał... Nie. Co to był za dźwięk? No nie wiem. Może coś mi na kompie. Niekoniecznie w grze. Na przykład to by było lepsze, nie? Zostawiamy sobie to, odłożymy gdzieś tutaj w narożnik. Żebym ja wiedział, że to będziemy, bo nie dość, że jest więcej zbroi, to jeszcze plus 5 zręczności. Na łuk to mówię, tutaj mamy 30-48 obrażenia od trucizny przez 3 sekundy. Kurde, co ja patrzę. Tu mamy łuk przecież, 25-34. Nie, to w ogóle nawet nie ma o czym gadać. Dobra, to co tośmy podnieśli? Hermesa, plus 5 do ruchu, czyli to jest do tego. Ciach. I tyle, nie? Tutaj jeszcze mechaniczne podnieśliśmy, to do tego. No. I tak by to właśnie wyglądało.
komnata przewodu, cokolwiek to jest. Oh my fucking god, dobra. Nie chciałem tutaj przychodzić, ja już, do widzenia. Oh my fucking god. Chyba sobie jaja robicie. Masz łuk, do cholery, strzelaj z niego. To nic im nie robi. Dobra, dwóch zostało. Nie no, ci to byli słabi, hello. Teraz podejdź do niego. Napierdzielaj ile wlezie. Oh yes. Dobra, nie było źle, tylko tak źle to wyglądało. What the fuck? What the fuck? You can't hold, you have no more room. Ty sobie, gościu, poczekasz. Znaczy nie wiem, czy to już jest... Podejrzewam, że to już jest koniec gry, ale... Cebula deal musi być, kurde. Zaraz jeszcze zobaczymy te rzeczy, może są jakieś... coś warte. Come in. To jest zbroja? Ciekawe. Ale nie. Czemu te rzeczy są takie słabe? Te, które teraz podnosiłem. Goodbye. Musimy ściągnąć. Aha. Tylko że znowu. Nie założę tego. Nie założę tego, bo będziemy mieć za mało siły. Dobra, trudno, sprzedajemy to. To i tak już jest koniec gry. Greetings, traveler. So long. Wrócimy, podniesiemy te przedmioty, które tam zostały. I podejdziemy do gościa i zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Tarcze. Kompletnie nie. No, zdolność do obrony to już byłoby lepsze. Nasi inteligencji, nieźle, kurde. Całkiem nieźle. Let's talk. You destroyed him. I saw it all from where I was hiding. It was amazing. I still can't believe that a mortal actually managed to best a Telkin. Unfortunately, there was no way to stop him from destroying the conduit. Now we are cut off from the gods. They cannot hear our cries, and they cannot help us when we need them most. If there is no way to reconnect the two realms, I fear that humankind stands little chance against the monster Scourge. Please, go to Egypt. Seek out a man named Imhotep, a sage of the Order of Prometheus. He knows more about the nature of the conduit than any other mortal. He may be our only hope. You will find him in the city of Rakotis. Take my ship. It is anchored at the river nearby. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Esencja sandałów Hermesa. No i to jest znowu to. Mamy komplet. Plus 15 ruchu. Ale to i tak do niczego nie mogę włożyć, bo to tych, kurde, legendarnych nie da się. No to czeka nas, słuchajcie, jeszcze sporo gry, wydaje mi się. Zatoka Knos. Ja myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy, słuchajcie, bo nagrywam już 2 godziny. W zupełności to wystarczy, muszę to pociąć na 4 odcinki i wam wrzucić. Także dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.